Kowalskiego jako znanego tropiciela, tak jak wspomniałem, między innymi pozornych pozornych psychoterapii, które de facto raczej zabierają człowiekowi czas, pieniądze, niż mu pomagają. Czy działalność egzorcystów po prostu dopisujesz do takiej listy, czy widzisz to jako coś zupełnie odrębnego, jako jakiś fenomen, który należałoby analizować innymi metodami, w inny sposób, wymykający się tym racjonalności? To znaczy, na pewno należałoby dobadać to bardzo gruntownie. Z tego co wiem, to no, ci ludzie, którzy uprawiają egzorcyzm, są dość niechętni badania tego w sposób obiektywny, rzetelny i naukowy. Natomiast jakie jest moje zdanie o egzorcyzmach? Moje zdanie jest takie samo jako na przykład lekarstwa, które 90 osobom przynoszą jakąś korzyść i leczą, a 10 przynoszą pogorszenie i ewentualne skutki śmiertelne. Więc uważam, że taki lek należało wycofać z produkcji, może nie z produkcji, wycofać z obiegu, poddać się gruntownym badaniom, żeby dowiedzieć się, dlaczego jednym szkodzą, innym pomagają. Egzorcyzmy mogą pomagać i tu można o paru mechanizmach powiedzieć, takich, które spowodują, że egzorcyzmy będą na niektórych działały pozytywnie. Przez analogię może powiem, jeżeli emituje się dużo filmów, w których to filmach występują psychoanalitycy, ci psychoanalitycy prowadzą swoich pacjentów na kozetce, ci pacjenci doznają katarzis w czasie tych filmów fabularnych nawet, to później wzrasta dość gwałtownie liczba osób, które poddane terapii psychoanalitycznej doznają katarzis i jakiegoś tego typu zdrowia. Więc ja nie wykluczam, że osoby, które bardzo mocno wierzą w dany rytuał i są wychowane i przebywają w środowisku, które kultywuje takie rytuały, mogą korzystać i mogą odnosić pozytywne, mogą zyskać coś, mogą zyskać jakąś poprawę w wyniku tego typu działa. Natomiast tak jak są prowadzone egzorcyzmy i tak na ile ja znam strukturę tych egzorcyzmów i to, co widzieliśmy na filmie, to to jest nic innego jak w większości przypadków prosta droga do pogłębienia zaburzeń psychicznych, w szczególności do pogłębienia dysocjacji osobowości. No i konkludując, jest właśnie tak, że podejrzewam, oczywiście danych tutaj nie ma, ale podejrzewam, że w przypadku egzorcyzmów większa ich część przynosi negatywne skutki, przedłuża chorobę, pogłębia zaburzenie, część może przynosić skutki pozytywne. Jeżeli tak jest, to bezwzględnie należałoby, podobnie jak te leki, wycofać je z obiegu, poddać bardzo gruntownym badaniom i stosować tylko w stosunku do tych, których ewentualnie mogą pomóc. Tutaj, gdy wspomniałeś o otoczeniu społecznym, akurat w tym filmie mieliśmy przypadki, kiedy otoczenie społeczne, rodzina na przykład, zdecydowanie przyczyniała się do pogłębiania tych dysfunkcji i przedłużania tego procesu oraz pewnie indukowania ciągłego wiary w to, że trzeba tak działać i że ten zły w środku siedzi i nie chce skutecznie być. Na 100% to, co tu jest na tym filmie pokazane, to jest manifestacja złego.